zatrzymam się od tego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Lecimy teraz znaleźć trzech kopaczy do kopalni. Oczywiście nie będzie to trudne. Mamy Fina, Lenara i Emilio. Potrzebują cię w kopalni. Rzeczywiście masz dla mnie czerwony kamień? Doskonale. Teraz rozkruszę ten przeklęty kamień. Wiem, jak się do tego zabrać. I jeszcze jedno. Jeśli będziesz kopać, pamiętaj, żeby za mocno nie uderzać. Kilof może zaklinować się w złocie. No i dzięki temu jeszcze zwiększa nam się umiejętność wydobycia złota. Potrzebują cię w kopalni. W porządku, szefie. Chcesz, żeby w kopalni pracowali najlepsi? Czyli znowu wkraczam do akcji. I jeszcze jedno. Zdradzę ci sekret kopaczy. Czas połupać nieco głazów. Jak uderzyłeś już kilka razy, ale nic nie odkopałeś, to przeciągnij ostrzem kilofa po skale. Przy odrobinie szczęścia zdobędziesz sporo kawałków. Dobra, dzięki. No i jeszcze nasz Emilio. Potrzebują cię w kopalni. Więc teraz ty tu jesteś szefem. W takim razie ruszam w swoją drogę. No, ale on mnie już nie nauczył. Cholera jedna. Dobra, Torus, teraz musisz mnie już wpuścić. Nie ma takiej opcji. On myśli, że to takie łatwe. Gdzie on jest? A, tutaj, okej. Okay. Hej, ty! Sam tak mówiłem. Przysłałem trzech ludzi. W porządku. Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść. No. Dziękuję bardzo. Cholero jedna. A co ty masz tu za kuferek? Chętnie bym sobie go otworzył. Wszystko jest możliwe. Prześpię się oczywiście, bo pada i chcę zregenerować sobie hapsy. Czy Torus mi pozwoli to otworzyć? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Na klucz. Sprytnie. Stój! Przepuść mnie, strażniku. W porządku, możesz przejść. No, dziękuję. No i tutaj mamy kolejny teleport. Tym razem pod samą świątynią. Bang, jesteśmy. Chwila. Adarion, następny. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Masz tu trochę złotych monet. Dobra. I jeszcze damy jedną z... Mieliśmy pięć. Trzy dla kopaczy, jedna moja. No i piąta dla Saturasa. Czerwona kamienna tabliczka. Jest to oczywiście kolejny... Hej, ty! Kolejny relikt. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Quahodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Jego syn Rademes doprowadził do zagłady całego miasta. Założę się, że bandyci nie mają pojęcia, co wpadło im w ręce. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta, ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych pięć takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. Dobrze. Niech cię... Kolejne 200 sztuk złota i 400 punktów doświadczenia. A my lecimy teraz do kopalni. Do obozu bandytów. Dobra. Idziesz do kopalni? Tak. Trzymaj się. Dbaj o siebie lepiej niż kolesie, którzy tu leżą. Dlaczego oni nie żyją? Zacharowali się na śmierć. O kurwa, ale śmieszne. Aż się kurwa obozy. Obozy przypominają. W 44. Dobra. W takim razie... Jeszcze sobie ich tutaj obłupię. Oczywiście nic, nic cennego nie mają. Ale w tych skrzynkach może być coś cennego. Więc sobie je pootwieramy. Aha. Jakieś roślinki. Tutaj kolejne. No to nie dziwię się, że tu nie ma żadnej kombinacji. O, tu jest.
prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, kurde, prawo, 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 lewo. Co? 5 razy w prawo? Boże, 6 razy w prawo. Ściul z tymi wytrychami. Co to za kombinacja? 6 razy w prawo. Dobra, wchodzimy do tej cholernej kopalni. Ja pierdolę, co się stało? Znowu mnie cofnęło przy save'i. Dobra. Pokopiemy sobie trochę złota. Spróbujemy też uwolnić ludzi oczywiście, którzy tutaj są, czyli zaginieni. Hej, chcesz pokopać? Nie zapomnij zabrać wyposażenia od Skatiego. Co będzie mi potrzebne? Kilof na pewno! Odrobina żywności też ci nie zaszkodzi! A co z miksturami uzdrawiającymi? W kopalni są pełzacze. Spokojnie, mam ich dużo. Kolejna znana nam osoba, Skati. Organizował walki na arenie w Starym Obozie, jakby ktoś nie wiedział. Jak ci idą interesy? Od otwarcia krypty coraz gorzej. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bladwin. A kopacze mają wolne. Odpoczywający kopacze nie wróżą dobrze moim interesom. Bladwin? To on tu jest szefem? Kontroluje kopalnię, ale rzadko do niej zagląda. Większość czasu spędza z Krukiem w świątyni. Co dokładnie oznacza rzadko? Ostatnio widziałem go, gdy wychodził z krypty. Czekaj. To chyba było wtedy, gdy wysłał niewolników, aby wydobywali złoto. Bardzo je lubi. Inaczej niż Kruk. O jakiej krypcie mówisz? To przeklęta krypta. Jej strażnicy zabili wielu ludzi. Strażnicy? Mówisz o tych kamiennych stworach? O płaskich twarzach i okrągłych głowach? Tak. Ze skał wyszły ich całe tuziny. Od początku wiedziałem, że otwieranie krypty to nie jest dobry pomysł. Kruk miał obsesję na punkcie tych wykopalisk. Gdy tylko krypta została odsłonięta, on i jego strażnicy weszli do środka. Dlaczego Kruk tak chciał wejść do tej krypty? No, jesteś dość wścibski. Przypominasz mi gościa, którego kiedyś znałem. Był równie wścibski. A pewnego dnia sprowadziło to na niego zgubę. Przestań bełkotać. Co się stało w krypcie? Zaschło mi w ustach. Napiłbym się czegoś. Hej, Skat, nie teraz. To ważne. Co Kruk robił na dole? Dobrze. On przywołał coś, używając słów jakiegoś dziwnego języka. Ze środka krypty przesiąkało lśniące światło. Potem usłyszałem krzyk. Wstrząsający, demoniczny wrzask. Co stało się potem? To wszystko, co widziałem. Z krypty wyszedł Bladwin i kazał mi się wynosić. No tak zresztą zrobiłem. Krótko potem Kruk i jego ludzie opuścili świątynię. Od tamtej pory nie było go tu na dole. Pewnie się tam zamknął. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Bierzesz kilof i walisz w kawał złota. Każdy to potrafi. Jeśli jednak będziesz tak robić, złoto rozpadnie się na drobne bryłki. Dlatego właśnie kopać powinni ludzie z doświadczeniem. Jeżeli masz trochę doświadczenia, to mogę ci powiedzieć jeszcze parę rzeczy. No i właśnie u niego uczymy się 2 punkty nauki za 10%. No ale nie będę oczywiście wydawał na takie coś. Napijesz się czegoś? Napiłbym się piwa. Trudno je dostać w tym obozie. Może Lucia ma jeszcze gdzieś butelkę? Zdrówko. Ale dobre. Dzięki, jesteś moim bohaterem. 500 punktów doświadczenia. Pohandlujmy. Za takie coś. O kurde, jak ty masz bronię. Wszystko na siłę oczywiście. Dobra, kupię sobie tę miksturę od ciebie. Sprzedam ci te kusze, których i tak nie będę używał. Co my tu jeszcze mamy? Złoty puchar. W chuj tego. Kluczy mam pełno. Siarka, srebrny pierścień, grabie. Dobra. Coś tam jestem nauczony.
Będę mógł sobie trochę też pokopać. No i lecimy. Bladwin, kolejna znana osoba. Ten, co chciał od nas pieniądze. Nie musisz mi tego mówić. Za ochronę. Dobra, to ja sobie trochę pokopię. Odpadł jeden. Zasypują okolice, jeden. Zasypują. Trzeba tak długo robić, aż... O, odpadły trzy. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Tak długo, aż skończy się ta opcja. Albo... O, wydobycie plus dwa. Potoczyłyby się inaczej. I tak wiesz, co o tym sądzę. Nie mam czasu na takie rzeczy. No, super. Dobra, nic nie ma. Nie musisz mnie o to pytać. Dobra, zajebiście. Powinien być mądrzejszy. Przy okazji sobie jeszcze właśnie tutaj pokopiemy. A jaka jest ocena nasz? Urodzony kopacz, 60%. O, kolejne plus 5. Potem oczywiście samorodki wymieniamy na złoto. A nauczyliśmy się tylko dlatego, że robiliśmy zadania. Mocno uderz. Dobra. Tu nic nie ma. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Ja sobie jeszcze tutaj pokopię, zanim będę gadał. Wszystko pozajmowane. To żadna tajemnica. Wy cholery. Wszystko jest. Co tu jest? Mleko. Kiełbasa i niewidzialny. To żadna tajemnica. Patrzcie, niewidzialny kucharz. Kto ci to powiedział? Tutaj jakieś żarcie poukrywane. Tego jest więcej. Wiesz. No to za dużo to się nie nakopałem, kurde. Być może jakbym w nocy tu przyszedł. Sam tak mówiłem. Dobra, co tu jest? Tu są te pełzacze? Wow, co to za miejsce? Kamienny strażnik i oczywiście pełno niewolników. Jezu, mrok. Chora muzyka. Złoty pierścień, sierp. Dobra, zobaczymy, może tam jakieś zombiaki będą, czy co? Lecimy. Albo, nie wiem, kamienny strażnik. Co tu jest? Jedna mikstura. Zwój. Mikstura. No i tyle. Nie ma żadnych przeciwników? Laga. Może tutaj w tych kościotrupach coś jest? Nie. Dobra, czyli jakieś tylko miksturki i tak dalej. No ale zawsze warto... O, o, o. Bo tutaj bym coś ominął. Menzurka. Węgiel. Dobra. I tyle. Dobra, czyli teraz możemy wracać tutaj na górę. Wszyscy uciekali jak zajęci. Sobie z tym. O, strażnik niewolników. Dokąd idziesz? Zamierzasz ruszyć tą ścieżką? No tak, dlaczego nie? Na dole jest więcej niewolników. Nie bij ich za bardzo, jeśli nie są w stanie pracować. Nie chcemy, żeby się obijali. Mają wydobywać złoto. Rozumiem. A kto tak kazał? To rozkaz Bladwina. Wydawało mi się, że szefem jest tu Kruk. To prawda. Niewolników dał jednak w prezencie Bladwinowi. Już ich nie potrzebuje. Naprawdę tak myślisz? Dobra, i tak ich teraz nie uwolni, więc nie będę tam na razie szedł. Trzeba będzie z Bladwinem zagadać. Hey. Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia zza rogu wyszedł Kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Ile monet dasz mi za samorodek? Nie znam cię za dobrze, ale dam ci cenę jak dla przyjaciela. Za samorodek dostaniesz... 10 sztuk złota. Dobra, spoko. Umowa stoi. Nie, to normalna cena. Myślałem, że to cena dla przyjaciół. Bo tak jest. Wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi. Co wiesz o Kruku? Nie uwierzysz w to. Widziałem, co robił w krypcie.
mamrotał i wypowiadał dziwne słowa. Powtarzał wszystko wiele razy. Kardimon fatang szatar fatang beliar. Potem z krypty wystrzeliło jaskrawe światło i usłyszałem krzyk. O bogowie, ten głos! Brzmiał niczym ryk końca świata. Kruk z nim rozmawiał. Kruk i ten głos! Nie pamiętam, o czym mówili. Mogłem się ruszyć dopiero wiele godzin później. Pohandlujmy. No to nieźle. Dobra. Ile? 520. 520 sztuk złota. Nice. No to nieźle, żebym tego wykopał. Dobra, no to szukamy Bladwina. Garaz. Ej, ty. Poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Dlaczego nie zaatakujemy pełzaczy? Też się nad tym zastanawiam. Strażnicy mają najwyraźniej ważniejsze rzeczy do roboty. A teraz Bladwin kazał mi rozwiązać ten problem. Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami. A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć łapska na złocie w tej jaskini? Bladwin i tak zabierze większość. A ja nie zamierzam nadstawiać karku za tę odrobinę, która zostanie. A jeśli ty chcesz z nimi walczyć, proszę bardzo. Tylko nie ściągnij ich tu na górę. Tak, wiem. Jest coś jeszcze, co możesz mi powiedzieć o Bladwinie? Tak, to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłkę złota i złoże. Dla niego ważne jest tylko złoto. Nas ma w głębokim poszanowaniu. Coś jeszcze? Uważa się za najlepszego. Bladwin nie może znieść nikogo, kto jest od niego lepszy. Oczywiście ja nie poważyłbym się rzucić mu wyzwania. Najlepiej go unikać. Chyba, że naprawdę chcesz go wkurzyć. No proszę. Nic się nie zmienił. Dobra, zajmę się tymi pełzaczami. Ale może najpierw kuferek. No i zajebiście. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Lewo. Kurde. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dwa wytrychy w plecy. 41 jeszcze mamy. Dobra, luzik. No to lecimy na te pełzacze. Jezu, ile kościotrupów. Zapraszam. Nie wszystkie naraz, panie. A masz. Gin, gnoju. Ja co tu przy okazji jeszcze pokopię. Bo widzę tam parę samolotów. Parę złóż. No. Dobra. Na dwa krytyki. Nie ma tu chyba wojownika, tylko zwykły. No chodź. Na dwa strzały cię mam. No już teraz nie. No. Podaj ci. Niech kryt wejdzie. O. Chodź tu, gnoju. To ja się będę pierdzielił. Won. Dobra. Że nie wszystkie naraz. Chodź, chodź, chodź. Zapraszam. Darmowy exp tak zwany. A masz. Kolegę ci zabiłem, to ciebie też już mogę. Chodź. I wy sobie nie możecie poradzić z takim gniazdem, jo? Potrzebujecie specjalisty. Dobra, sejwik w razie czego. I następne. Chodź tu. Dobra. Dobra. Chyba wszystkie, więc ja sobie teraz pozbieram tutaj różne rzeczy. Tam widziałem mikstury. Tutaj mieszek, jakiś zwój. No i przy okazji wykopiemy sobie trochę. Jako, że tu nikt nie kopie. I potem wymienimy na złoto. Niezła cena. 10 sztuk złota za. Łup, bezi, łup.
Kurde, sporo tego. Trochę tego odpada, widzę. Dobra. Puściutko. To lecimy do kolejnego. Dużo tego. Dobra. Taki tam darmowy łup, można powiedzieć. Taka nagroda za zabicie pełzaczy. Dobra, czysto. Następne. Odłupiemy. Muszę mocno uderzać. Cały czas omijam tą kwestię. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale z jakiegoś powodu chyba się pojawia. No, chyba trochę tego wykopałem. O, trzy odpadły. Kruk cały czas coś tam robi, bo ziemia się trzęsie bez przerwy. Okej, tu nic nie ma. Tutaj jeszcze możemy. O, samorodek złota. Odłupiemy sobie, żeby nic dla Bladwina nie zostało. Trochę już tego mam pewnie. Wiadomo, że przy każdym uderzeniu nie odłupię, ale i tak tego sporo mam pewnie. Dobra. Czysto. Jakiś zwój kolejny. Żuwaczki, pełzacza. Pełno skórzanych mieszków. No, co jest? Nic tu nie ma. Czemu nie mogę podnieść? Ej, no zbugował mi się mieszek. W tym jaju, o. Dobra. Coś jeszcze? Dobra. Chyba wszystko, ewentualnie coś tam pominąłem. Jakieś grzyby i tak dalej. Dobra, ja się uzdrowię. Gdzie my mamy te mikstury? O. 7000 sztuk złota. I jeszcze trochę zarobimy dzięki, no, wymianie u tamtego gościa. Dobra, po pełzaczach. Załatwione. Pełzacze są martwe. Bladwin tu idzie. Tego chciałeś, prawda? Zabiłeś pełzacza, żeby ściągnąć tu Bladwina. No, to teraz zrób to, co zamierzałeś. No proszę, jest Bladwin. Siema, gnoju. Chwila. Zabiłeś pełzacze? Dobrze, ja zajmę się resztą. Zjeżdżaj. Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Szukam Kruka. Tak. A co Kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś... To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy. Co tu diabła robisz? Już dawno powinieneś gryźć ziemię. Słyszałem to już nie raz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. Jak już wspomniałem, szukam Kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Czemu chcesz mnie zabić? Dobra. Dość tego gadania. Pokaż, co umiesz. I tak się spóźniłeś. Kruk właśnie przygotowuje się do otwarcia świątyni. Giń, robaku! No to zapraszam. Zobaczymy, czy on też jest taki twardy jak Esteban. Mam przede wszystkim lepszą zbroję. I napierdala jak szalony. Pokaż mu! Kurde, jak on mnie bije. O cholera, panie. O Jezu, chciałem z nim zawalczyć i skończyć odcinek, ale coś czuję, że to trochę może potrwać. No. On ma większy zasięg, cholera. Uderz go! Ja pierdzielę, no. Da się z nim jakoś, kurwa, wygrać. Czekajcie, może pójdę tam. Może on zrezygnuje, jak mu kawałek ucieknę. Chciałbym go gdzieś zbugować. Jeszcze się spotkamy!
Aha, nie trafiłem. Da radę go gdzieś zbugować. Kurde, nie da rady. A może coś takiego? O. No nie, odwiesił się. Fuck you, man. Kurwa macie, ale jestem chujowy. Nic mu nie robię. O rany, walka! Co ja mam mu zrobić? Kulko ognia, to ja mu tam... Jeszcze się spotkamy! No, gówno mu robię. Szanowni mi na dwa strzały. Jeszcze ma taki długi miecz. Jeszcze się spotkamy! No, super. Tego teraz nie pokonam, kurde, nie ma szans. Nie. Pierdolę to. Dobra ludzie, wczytam i z Bladwinem spróbujemy zająć się w kolejnym odcinku, bo on jest niestety niezbędny, aby móc dalej kontynuować grę, z tego co pamiętam. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, na razie.